Mam wrażenie, że dostałem drugie życie po tej katastrofie. Jak wyszliśmy z wagonu, nam na szczęście nic się nie stało. Jechałem w drugim wagonie za lokomotywą w tym pociągu Interregio i zobaczyłem rozmiar tej katastrofy. Pomimo tego, że było ciemno, widać było te zmiażdżoną lokomotywę i ten zmiażdżony jeden wagon. Ten pociąg uderzył, lokomotywa, ta ciężka towarowa i pierwszy wagon uderzyła w ten pociąg jadący z Krakowa. Natomiast myśmy po tym uderzeniu, myśmy upadli na podłogę, ale myśmy wyhamowali i nam się nic nie stało, więc pasażerowie z drugiego, z trzeciego i z czwartego wagonu naprawdę mogą mówić o cudzie i o wielkim szczęściu. Przeszedłem przez te trzy wagony, w którym się nic nie stało, też poszukując załogi. Gdy zorientowałem się, że załogi nie było, no to zdałem sobie sprawę, że jesteśmy zdani tylko na siebie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że doszło do tego zderzenia z tym drugim pociągiem. Gdy, że tak powiem, zobaczyliśmy te osoby, które w wielu wypadkach w tych zmiażdżonych przedziałach wołały o pomoc, zdaliśmy sobie sprawę, że bez takiej fachowej pomocy służb specjalistycznych, które będą musiały rozciąć te wagony, nie damy rady wszystkim pomóc.